Słuchajcie, w ostatnich czasach FPV robi prawdziwą furorę i naprawdę rozwija się bardzo dynamicznie ta cała gałąź, jeżeli chodzi o dronowanie. Część osób woli latać Mavicami, część ludzi, którzy spróbowali, już nie odejdą zapewne od FPV. I w tym zakresie zwykle standardem jest latanie z zamontowaną kamerą GoPro, która rejestruje cały przelot. Możemy to później ustabilizować na przykład w programie RealSteady. Jest to taki standard w tej branży. Oczywiście są też inne kamery, ale GoPro przyjęła się jako najpopularniejsza. Ona niestety ma też swoje wady, bo małe kamery sportowe mają mały sensor, też nie mają takiego kodeku, który by nam był potrzebny. Nie pozwalają na pełną elastyczność, jeżeli chodzi o postprodukcję, jednak do wielu potrzeb są jak najbardziej ok. Jeżeli mówimy o bardziej budżetowych produkcjach, załóżmy Netflix, tam już myślimy o tym, żeby wziąć na pokład większą kamerę. Najmniejsze kamery, jakie mamy, to jest BGH1 od Panasonica albo Red Komodo, które są aprobowane przez Netflix. I to już są kamery dość ciężkie, od 0,5 kg plus osprzęt, czyli 700 gramów, aż po załóżmy 1,5-2 kg. I niestety zwykły dron FPV nie jest w stanie tego unieść, dlatego potrzebujemy coś więcej, a takim produktem i takim dronem jest CineLifter. I dziś dzisiaj w tym materiale porozmawiamy trochę na temat CineLifterów. Zobaczymy, jak wygląda taki CineLifter i zrobimy unboxing gotowego produktu, który właśnie otrzymałem. Zaczynajmy zatem. Słuchajcie, zastanawiałem się bardzo długo, jakiego CineLiftera wybrać, bo faktycznie wybór jest dość duży. Bardzo popularne są CineLiftery X8, na przykład Shendron's Sicario. Ostatnio ukazał się też Protek, iFlight Protek 60, gotowy CineLifter, ale one dla mnie są trochę za duże i pomyślałem, że będą bardzo przytłaczały, szczególnie w takich projektach, które chciałbym realizować, czyli latanie w bezpośrednim pobliżu ludzi zaangażowanych, na przykład podczas kręcenia teledysków, czy sportowców w akcji, czy tancerzy na scenie. To są rzeczy, które były mi potrzebne. Dlatego jeżeli chodzi o CineLifter, wybrałem wersję QAV Pro Whoop. Jest to produkcja Lumine razem z CineQuad z Filipem Freibotem i jest to CineLifter stosunkowo mały i w dodatku jest w stanie unieść całkiem niezłe kamery, takie jak Zicam, Red Komodo, czy może unieść takie kamery jak właśnie Panasonic BGH1, czyli te kamery, które są o budowie kostki. I dzisiaj zrobimy sobie unboxing, zobaczymy, co w tym mamy w zestawie. Ja kupiłem zestaw z akcesoriami, pokażę Wam krok po kroku, co jest w środku. Mam nadzieję, że ta audycja Wam się spodoba. Jeżeli chodzi o pudełko, jest bardzo ładnie wykonane. QAV Pro Professional Equipment for Cinematic FPV i widać, że to jest koprodukcja CineQuads i Lumine. CineQuads jest to firma, którą założył Filip Freibot właśnie, niemiecka. Tutaj mamy od razu kartę z życzeniami z trzech twórców: Phil Freibot, Angelo Samuel i Boris Jelinek. Jeden z tych kolegów jest też projektantem w Mercedesie. Następnie mamy ramę z karbonu, ona jest bardzo porządnie wykonana i to jest karbon japoński. Do konstrukcji, do powstania tej ramy zostało bardzo dużo energii włożonej i dużo dbałości o szczegóły. Są napisy Lumine i CineQuads, ale mamy też przejściówki na 3-4 rodzaje płytek. Ja też zakupiłem dodatkową płytkę mocującą pod zwykłe kamery i układ całego karbonu jest tak zrobiony, żeby siły rozkładały się równo i żeby ta płyta była bardzo wytrzymała, jednocześnie lekka i umożliwiała też montaż wielu akcesoriów i była jak najbardziej uniwersalna. Jest to układ pusher, czyli jak zobaczymy sobie, to faktycznie mamy taki układ, że na dole są te wolne przestrzenie, na górze mocowania silników i powietrze jest wypychane w dół. Mamy cztery tutaj silniki i cztery śmigła, natomiast osprzęt, miejsce na osprzęt jest w środku. Fajnie to wygląda, jest to 5-calowy CineLifter, właściwie to można powiedzieć, że większy CineWhoop, ale on jest nadal w klasyfikacji CineLiftera i teraz widać, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o porównanie z Protekiem.
Protek jest sporo mniejszy. Wiadomo, że Protek też jest w stanie nam dosyć dużo unieść, ale jednak to jest już inna zupełnie liga, jeżeli chodzi o produkt. Tutaj też latamy na akumulatorach 6S. Jeżeli chodzi o pojemności, w zależności od tego, z jakim ciężarem latamy, pojemności mogą być większe, nawet 4000 mAh, jeżeli dźwigamy coś ciężkiego, a dla mniejszych obciążeń będzie to na przykład 2200 mAh. Ok, to byłoby to, jeżeli chodzi o te dwie płyty, to wygląda bardzo dobrze. I teraz tutaj wchodzą nam mocowania kamery w przedniej części, jeżeli chodzi o naszego quada. One nam wchodzą w tym miejscu. I dalej, jeżeli chodzi o cały komplet, to mamy te ścianki mocujące, boczne ścianki. Mają tutaj odpowiednie przestrzenie też na kable, dzięki temu jesteśmy w stanie przepuścić kable. Jednocześnie są lekkie, ale też bardzo mocne i trzymają całego quada właśnie w ryzach. Jednocześnie spajają tą konstrukcję. Zobaczmy, jakie tutaj są dodatkowe jeszcze rzeczy. Mamy tu też instrukcję montażu w komplecie. Krok po kroku można prześledzić, jakie ruchy wykonujemy, jakie czynności. Kable do połączenia się z kontrolerem lotu i z Vistą, po to, żeby można było skonfigurować całość nawet już po złożeniu. Następnie tutaj jest pasek, który trzyma nam akumulator. I bardzo fajne akcesorium, a mianowicie mocowanie na GoPro. Tutaj pomimo, że zwykle nosi się większe kamery, to szereg jednak lotów wykonywanych jest z GoPro i mamy bardzo fajne mocowanie, a jeżeli chodzi o kamerkę GoPro, no jest ciasno tutaj dopasowane, także tutaj trzeba parę chwil się nad tym popracować, ale nam to bardzo ładnie trzyma GoPro, zarówno z przodu, jak i z tyłu, także można pomyśleć o też zmacowaniu samej kamerki GoPro i lotach nawet próbnych z lekką kamerą. Są jeszcze dodatkowe akcesoria. Mamy kable zasilające, które biegną nam od złącza XT60 aż do regulatora ESC. Mamy też specjalne złącze XT60, które jest mocowane na dwa wkręty. Mamy też pady, jeżeli chodzi o akumulator. Bardzo fajnie jest to wycięte niemal w plastry miodu. I są też takie mocujące końcówki, nóżki, które zapobiegają rysowaniu karbonu na dole podczas lądowania. Jest ich tutaj w komplecie 3 plus 4, 7. Może jest ich jeszcze tutaj nawet trochę więcej. W komplecie mamy też słupki montażowe, czarne i też oczywiście wkręty. To jest całość, jeżeli chodzi o tę część tutaj tego, co otrzymujemy z dronem. Słuchajcie, zrobimy taki przykładowy montaż. Zamontuję same słupki, ścianki boczne, mocowania kamer, a także dwie płyty ze sobą, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jego kształt i też sztywność, bo będziemy mieli pogląd na to, jak ta konstrukcja sama wygląda. W tym odcinku nie będziemy montować elektroniki, tylko zamontujemy ją w kolejnym odcinku, ale to na razie powinno już być dużo, bo już nam to pokaże, jak wygląda całość, jeżeli chodzi o ramę, jak wygląda kształt i właśnie sztywność. Spróbujmy sobie to w takim razie zrobić. Na początku rozmieścimy sobie wszystkie słupki, kręty. Zobaczymy, czy nam czegoś nie brakuje. 3 w tej chwili. Tu powinien być jeszcze jeden. One są dość gęsto rozmieszczone, widać. Dobra. Właściwie można nawet palcami to wkręcać. Oczywiście trzeba dociągnąć później, ale to już sporo załatwia. I jeszcze jeden, czyli z każdej strony mamy 7. I tu faktycznie zaczynam od dołu z tego względu, że ta zabudowa jest łatwiejsza. I trzeba też pamiętać o tym, żeby słupki dać na dole, dlatego że tutaj będzie szereg właśnie jeszcze dodatkowych elementów, które będą zamocowane na tej przestrzeni. Jest to budowa kanapki, więc możemy część elementów też zamontować na górnej płycie. Wiadomo, że najlepiej to zrobić w taki sposób,
żeby elementy, które ze sobą będą się łączyły, były połączone na wtyczki, jeżeli mamy zamontowane na dwóch odrębnych płytach, ale można też zastosować dłuższe kable. Tu jest naprawdę dużo miejsca, jeżeli chodzi o ten pusher. Ja byłem wczoraj zaskoczony, jak go po raz pierwszy oglądałem, że tutaj jest tak dużo miejsca i w porównaniu takich dronów jak na przykład Beta FPV, nie wiem, 95, to jest o niebo więcej miejsca tutaj. Samo złożenie powinno być też dużo, dużo łatwiejsze, jeżeli chodzi o CineLiftera, porównując go na przykład takich małych dronów jak powiedzmy Crux, gdzie każdy milimetr ma znaczenie i to takie kluczowe. Pierwszy i to będzie ostatni słupeczek. Wiadomo, że do takiego mocowania, jeżeli byśmy to robili już docelowo, trzeba by zastosować Loctite. Natomiast na dzisiaj robimy pogląd i rama wygląda w ten sposób już ze słupkami. Także ich trochę jest, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Teraz zamontujemy sobie dwa dodatkowe elementy. Pierwszy z nich to będą mocowania kamery. Wchodzą dość ciasno. Ten akurat luźno wszedł, czyli jeden ciasno, drugi luźno. I teraz mamy boczne ścianki. Co ciekawe, one mają wycięcia na kable, tak? Więc umieścimy sobie to w ten sposób. Chyba bokiem najlepiej. Tutaj dolega to dość dobrze. Trzeba uważać, żeby ich nie złamać, bo one są stosunkowo cieniutkie. Ok. I następny krok. Tutaj jest kilka elementów styku, więc trzeba faktycznie to dosyć z czuciem zrobić. Ja spróbuję leciutko chwycić, żeby to nam się trzymało, jeśli chodzi o całą konstrukcję. Dobra, chwycimy sobie tu. Może w czterech punktach, dzięki temu nam będzie dużo łatwiej. Tak, ale całość się trzyma. Teraz musimy zadbać tylko o to, żeby te elementy ze sobą dopasować, które wchodzą do środka. Może odwrócę to i tu będzie widać, gdzie one powinny nam wejść. Ok, tych punktów styku tutaj jest bardzo dużo i tutaj faktycznie już można przystąpić do tego, żeby skręcić całość. Będzie widać kształt ostateczny, jak ten CineLifter nam się tutaj układa. I wygląda na to, że ten ostateczny kształt już nam się powoli układa. Jeszcze patrzę, czy tutaj wszystko gra. Tak. Bardzo fajnie jest wyżłobiony ten karbon, bo on ma szereg opcji, które umożliwiają nam łatwiejszy montaż. Dobra. I to jest to, co chciałem pokazać, jeżeli chodzi o budowę samego CineLiftera. Naprawdę wygląda to dobrze, on nie jest wcale taki duży, jest dość kompaktowy. Tak wygląda porównanie z Protekiem 35. Porównanie z Betą jest 4 razy większy niż Beta 95. I cała rama wygląda na sztywną. Ja bym jeszcze może wydrukował sobie jakieś osłony tutaj na te narożniki, na te osłonki właśnie boczne, czyli osłony na osłony, dlatego że to jest jednak ciągle tylko włókno i może być różnie, a jakbyśmy zabezpieczyli to TPU, mogłoby to być troszeczkę lepiej. O czym chciałem jeszcze tutaj wspomnieć, że mamy bardzo dużą elastyczność i uniwersalność, jeżeli chodzi o montaż na głównej, tej górnej płytce, a mianowicie możemy zamontować płytkę albo z Naked Blackmagic, albo na przykład z Red Komodo, ale możemy też użyć tej płytki przejściowej. Ja ją kupiłem razem z ramą. Co tutaj znajdziemy w komplecie? To jest płytka, która ma wszelkie wycięcia, bardzo uniwersalna, jeżeli chodzi o możliwości, bo można pasek w różnych miejscach, ale można też zamocować przeróżne kamery i to faktycznie wygląda tak, że jest pełna elastyczność, jeżeli chodzi o montaż. Mamy też dwie podkładki, w zależności od tego, jaki kąt chcemy zastosować
jest bardziej ten kąt agresywny lub mniej. To są takie dwa bardzo długie paski mocujące po to, żeby wzmocnić mocowanie kamery. Bo wiadomo, że przy agresywnym locie, agresywnym pilotażu, to faktycznie podstawą jest zabezpieczenie kamery, żeby nam na przykład nie wypadła, żebyśmy jej nie zgubili i żeby całość obciążenia też nie była przenoszona przez gwinty. Tutaj mamy trochę podkładek, są też nakrętki, są dampery z Alpha Gel, czyli tutaj mamy 4 wkręty, 8 podkładek w tym komplecie, 4 razy Alpha Gel i 4 mamy też nakrętki do tego. Od dołu mamy zamontować 4 wkręty 22 mm każdy. Najpierw delikatnie zobaczę, jak przechodzą nam przez to te podkładki z karbonu. Mniej więcej po 10 zwojów na początek. Przechodzą w porządku, można dokręcić do końca. Tutaj mam wątpliwość jeszcze taką, czy ten kontakt bezpośredni z karbonem, bo tutaj mamy dosyć duże obciążenie, czy chronić bardziej Alpha Gel, muszę sobie to jeszcze sprawdzić. Tak. Tak. Druga nakładka na to i teraz dokręcamy całość. Teraz dajemy sobie nasze dampery. Ok, i tak wygląda całość. Wygląda to bardzo ładnie, jeżeli chodzi o to, co tutaj mamy. Mamy skręconą całą ramę razem z płytką montażową i sprawia wrażenie to bardzo sztywnej konstrukcji i nie tak podatnej na krasze. Wygląda to naprawdę super i bardzo mi się podoba ten projekt. Na koniec pokażę Wam, jakie komponenty zastosowałem. Myślę, że to będzie tyle w tym odcinku, a w następnym odcinku już przystąpimy do montażu tych komponentów na ramię i powoli będziemy się zbliżać do pierwszych lotów. To są silniki marki Lumine. Naprawdę wyglądają imponująco. Zobaczcie, jakie długie są kable zasilające. Właściwie na jakieś 40 cm. Jest stack T-Motor F55 Pro. Bardzo porządny, czyli regulator obrotów T-Motor. I on od razu jest też z kontrolerem lotu. Może stanowić stack, a możemy go zamontować oddzielnie, w zależności od tego, jak nam się to układa na płycie. Tu w komplecie jest dosyć dużo sprzętu. W środku są jeszcze kable. Mamy też przewód zasilający, także właściwie mamy dwa przewody. Jeden był w komplecie z ramą, drugi ze stackiem, z kontrolerem lotu i z ESC. I tutaj są jeszcze akcesoria montażowe. Jeżeli chodzi o odbiornik TBS Crossfire, i to jest Nano, ale to jest Diversity, czyli on współpracuje z dwiema antenami. Przeznaczony jest dla dwóch anten. Co ciekawe, w komplecie mamy te malutkie antenki. Nie wiem dlaczego, ale takie tylko były. To są kable połączeniowe i sam odbiornik Diversity Nano RX. Bardzo fajny, ciekawy odbiornik. Pierwszy raz tego typu stosuję, zwykle miałem te pojedyncze. Dziękuję serdecznie, to jest wszystko na dzisiaj. Pamiętaj o tym, że ten projekt jest projektem otwartym, możesz go też współtworzyć ze mną i wesprzeć go. Wiadomo, że wydatków tutaj będzie dużo więcej ze względu na fakt, że jeszcze trzeba pomyśleć o kamerze i o innych akcesoriach, także docelowo to na pewno zrobi się całkiem konkretna kwota. Jeżeli chodzi o kwoty, które tutaj były, to o czym chciałem powiedzieć, to jest rama plus płytka około 450 euro. Myślę, że wypiszę
te koszty, bo nawet nie pamiętam dokładnie, ile kosztowały silniki. Diversity Nano do tego i też Kadex Vista jako VTX. Wykorzystamy taki sam, jak mamy tutaj, czyli kamerę DJI FPV i Kadex Vista, ze względu na fakt, że tego VTX-u, tego nadajnika wideo, nie trzeba przepinać tak jak Air Unit przez jeszcze płytkę, która zmniejsza napięcie, tylko bezpośrednio można wpiąć na 6S do zasilania. Na dzisiaj to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymam kciuki. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w kolejnym epizodzie z tej serii. Do zobaczenia. Cześć.